Cześć, witam Was na kanale Cycling Ground. Mam na imię Adrian. Dzisiaj zapraszam Was na relację z wyścigu gravelowego Gravel Attack, trzecia edycja. Wrocław, 152 km. Mam nadzieję pięknych szutrów, niecałe 1000 przewyższeń. Start z Velodromu Wrocławskiego. No i trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że to będzie kawał dobrej zabawy. Pogoda jest idealna. Być może trochę popada. Mam nadzieję, że niewiele, ale coś czuję w kościach, że będzie fun. Zapraszam. Pierwsze kilometry Gravel Attack, pod wiatr, standardowo. Paweł mówi, że jest tu pięknie i każe mi kamerować, więc kameruję. Patrzcie, elegancko. Jest 32 kilometr, fajne szutry, nadal jakoś trasa jest elegancka, czeka nas teraz mały podjazd, a później zjazd, no i później zastanowimy się. Na razie idzie dobrze, pogoda jest idealna, jedyna przeszkoda to wiatr i kocie łby, które mega męczą nadgarstki i ręce, a poza tym spoko. Szutry pierwsza klasa, 40 km za nami, jedzie się bardzo fajnie, szybko, to jest na razie póki co szybka trasa, jeszcze 10 km i będziemy w 1/3 wyścigu, więc całkiem dobrze to idzie, a póki co delektujemy się szutrami. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Mas słynne kocie łby, po których jedzie się dosyć niełatwo. I dużo energii się traci, no ale trzeba jechać, niestety. Jak jest koniec, to jest super. Obiecywane lesowe wąwozy. Cyk. Bardzo fajna miejscóweczka. Ładnie to wygląda i przyjemnie się nawet jedzie. Szkoda, że ta trasa jest taka szybka, bo nie ma czasu sobie oglądać widoków, no, ale pięknie.
podziwianie obiektu hydrotechnicznego numer X, bo tak naprawdę wszyscy się chowają, bo pada. No ja założę kurtkę i trzeba jechać dalej. Ostatnio 30 km przed nami, mały pit stop, żeby się porozciągać, coś zjeść, zregenerować chwilę i ruszamy dalej. Niestety po drodze nas złapał wiatr, jesteśmy cali zmoknięci, no ale już wyszło słońce, już prawie wysychamy. No i ostatnia prosta, 30 km i finito. Także widzimy się pewnie na mecie. Let's get it! Do mety pozostało około 25 km, więc już prawie finito. Wiatr w twarz, więc przed metą w sam raz ułatwienie w podróży. Rowery nam mocno skrzypią, bo całe są z błota, uwalone piaskiem. No ale już jakoś dojedziemy do końca. No i cóż, jeszcze 10 km. I meta. Już trochę opadam z sił, ale to już dociągnę. Już jest płasko, fajna ścieżka rowerowa. Trochę oszukujemy, bo jedziemy po betonie, a jest gravel. Finito. No i kilka słów podsumowania po trzeciej edycji Gravel Attack. Impreza świetna, trasa świetna, 152 km, pięknego szutru, pięknej przygody, trasa bardzo szybka. Jedynym minusem z mojej perspektywy były kocie łby, które wiadomo przysparzały trochę problemów w prędkościach i w utrzymaniu trakcji, ale to jest też fajny challenge dla zawodników. Może się lekko wspomogę postem opublikowanym na fanpage'u Gravel Attack. Małe podsumowanie, co, gdzie i jak. Na linii startu stanęło 233 uczestników, 20 kobiet, 213 mężczyzn. Do mety dojechało 226 osób. Wszyscy zdążyli w limicie 13 godzin. Nie był to wyśrubowany limit, taki w sam raz. DNF-ów było 7. Więc praktycznie bardzo mało. Miałem też okazję być na drugiej edycji Gravel Attack, która odbyła się w Kotlinie Kłodzkiej. Impreza miała nieco inną formułę, bo były do wyboru dwa dystanse i było to troszeczkę inne ściganie, inny typ imprezy. Natomiast trzecia edycja była to szybka trasa, typowo szutrowa, do szybkiego ścigania się, czyli to, czego chyba uczestnicy oczekiwali. Start był zlokalizowany we Wrocławiu na Velodromie. Bardzo fajna miejscówka, meta tak samo, Velodrom. Na mecie czekało na nas piwko alkoholowe, bezalkoholowe, dobre jedzenie, no i przede wszystkim świetna atmosfera. Także imprezka sztos. Jeżeli będzie czwarta edycja, od razu się zapisuję. Jestem ciekaw, co organizatorzy przygotują tym razem. Wszystkich uczestników serdecznie pozdrawiam. Kolegów i koleżanki spotkanych na trasie również pozdrawiam. No i do zobaczenia na kolejnej edycji, mam nadzieję. I zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do komentowania, do dzielenia się swoimi przygodami z trasy i do zobaczenia na szlaku.